Teraz Lidia T. Warburton, cała niemal formacja Młyna, a teraz szybko biegający Liam Williams, Liam Williams, łeb, 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 punkty dla Walijczyków. Jeden błąd Szkotów kosztuje ich utratę przyłożenia. Podobnie zresztą Walijczycy zdobyli punkty z kontry przeciwko Walijczykom. Niemalże analogiczna sytuacja, troszeczkę bardziej skomplikowana, troszeczkę bardziej wymagająca pewnej precyzji podania, biegu, bo tam było kilka podań, ale też kontra nieprawdopodobna i tutaj doskonale sobie poradzili. No kto tu zrobił tą piłkę? No właśnie, to ta podanie, o której Robert mówił, rzeczywiście, gdyby ono było skuteczne, być może punkty były z przeciwnej strony, ale tym razem proszę, bardzo dobrze, nie zdążyli Szkoci zamknąć, to przerzucenie niepotrzebne, ale konsekwencje skuteczne, bardzo, bardzo dobre podanie do środka i tu już formalność, jeszcze próbuje Rob Harley popatrzmy tutaj, bo bronić, ale to już tutaj próbował, żadnych szans nie było. Tak, przepraszam, tutaj próbował Mark Bennett numerem 13. Fair partido con Irlanda. Debutó en el primer reencuentro de este Seis Naciones ante Italia. Ahí estamos ya con la batalla en el juego aéreo, con los balones aéreos. Un aspecto. Murray intentando abrir ahora a sus tres cuartos. Jonathan Sexton en la línea de 10 metros patea. Manda sus backs arriba. Zebo va a presionar sobre Josh Ford. Vuelve el contrapié. Sale Josh Ford. Aaron. Somebody tries the kick. It's no good. Here come the force. Setting off. For the first try in what seems an eternity, it's Scott. Scott goes in for the force. I'm not sure if there wasn't a knock on from where that ball was charged down. But who cares? Scott sprints away, the consolation try. Good on you, Mitch Scott, your first Super Rugby try. Well done. Here's the kick. Oh, no, no problem. It's charged down and then handed off. A little bit to the right. Yeah, it's a good finish. It's a good run into the line. Consolation try. C.S. Everson relaxed, did well, didn't knock the ball on, let it sit up. See Zach Holmes running a nice little shepherd line there. Of course, he's not offside because he's behind the play. Trying to force a mistake from the opposing team. There is none yet.